Mówiąc o zmartwychwstaniu, nie możemy zapominać o takim miejscu, jakim jest Miechów i znajdująca się tam bazylika oraz grób Boży, pusty Boży grób. Tam wzbudowano kopię Bożego grobu, która jest tak naprawdę dzisiaj najstarszą kopią tego grobu w Europie. To miejsce naprawdę niezwykłe, dlatego że rzeczywiście ludzie, którzy szczególnie w średniowieczu nie mogli pielgrzymować do Ziemi Świętej, przybywali do Miechowa, przybywali do sanktuarium Bożego Grobu, by tam przekonać się na własne oczy, że ten jedyny grób na świecie jest grobem pustym. Można tam do niego wejść i rzeczywiście zobaczyć, że tak jest. Natomiast gdy chodzi o same przedstawienia związane ze zmartwychwstaniem Chrystusa, to oczywiście myślę, że najbardziej takim monumentalnym właśnie jest to przedstawienie wyobrażone w ołtarzu głównym, w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Przedstawienie, które powstało już nieco później, bo w latach 70. XVIII wieku. To jest takie przedstawienie wieloplanowe, nawiązuje do Ewangelii świętego Marka i do tego wydarzenia trzeciego dnia po ukrzyżowaniu Chrystusa, rankiem, kiedy trzy niewiasty przybyły do grobu i przekonały się, że grób jest pusty, ale przekonały się za pośrednictwem anioła. Anioła, który najpierw zapytał, kogo szukacie, prawda, w tym grobie, ten grób jest pusty, nie ma go, bo zmartwychwstał. I wydaje mi się, że to jest jedno naprawdę z najbardziej monumentalnych i pięknych wyobrażeń zmartwychwstania Chrystusa.